Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, teraz też. A kurde, teraz aż przyjemnie. No. Dobrze, teraz Skwarek. Malec. Modrzejewski, ależ piękny trik spalony był. Dziękuję. Standard. Dobra, świetnie jest. Witamy na meczu Farmacja Wisła Zakroczym. Jesteśmy w Zakroczymiu. Pierdyliard kibiców. Kapitalne widowisko, kartoflisko, mały stadion, małe boisko. Tutaj, jak widzimy, Aleks Joński. Aleksie, przywitaj się z kibicami. Dobrze. Już poszła laga. Jest wybicie. O Boże. Asysta zaraz będzie z tego. Nie. A tutaj jest Emiliusz. Przyjechał z Nowego Sącza, a tam za Emiliuszem moja małżonka, piękna niewiasta i moja córka. Lilian, pokaż się. Pomachaj do kamery. Siema. Dobrze. Emiliuszu, przyjechałeś z Nowego Sącza specjalnie na to kapitalne widowisko. Ja też. Co chcesz powiedzieć? Jesteśmy na meczu. Super. Emiliuszu, przyjechałeś z Nowego Sącza na to starcie, na te derby ostatniego miejsca. Powiedz mi, jak ci się wydaje, kto dzisiaj wygra mecz i dlaczego w ogóle przyjechałeś? Jesteś masochistą? Nie wiem, kto wygra mecz, ale spodziewam się gradu chociaż goli. A jeżeli nie, no to wtedy będę zawiedziony delikatnie troszeczkę. Bo nie po to przyjechałem 300 km, żeby oglądać ekstraklasę. A ile kilometrów? Ja nie wiem, ze 380. 380. No dobrze. A tu mamy jeszcze jednego rozmówcę, który nam zasłania, więc szybciutko wywiad. Kto wygra mecz? My! Tak jest! To leć do mamy, siadaj. My wygramy, czyli Farmacja. Jeszcze raz do Emiliusza pytanie. Jaki wynik? Jaki wynik typujemy? Nie wiem, czemu w głowie mi zaświtało 4-3. Okej. Okay. Ale znając formację, na tym może się nie skończyć. Rozumiem, czyli że będzie więcej bramek. Może być. Też mam taką nadzieję, ale oczywiście 3 punkty dla nas w końcu. No, oczywiście tak, z przewagą bramkową dla formacji. Tak jest. Popatrzmy w ogóle, jak gramy w obronie. Tak, w bramce chyba Sebastian, nie widzę stąd, a tak się wydaje. Później mamy na lewej Skwarka, Zielu w środku z Trendą, na prawej Zibi, na na defensywnym pomocniku Kamil Malec i Artur Androsiuk, Modrzej chyba w ataku, na prawym skrzydle Rogoziński, na lewym Burczyński i Szogun chyba napastnik, tak? Tak, bo tutaj jest najdalej wysunięty. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego eksperta tego spotkania. Aleks Kichacz-Joński. Wielka alergia dopadła go teraz na rozkwit, na wiosnę. Jaki wynik typujesz? Jako, że to są moje ostatnie chwile, to mam nadzieję, że będą brameczki, dlatego ja powiem, że będzie 5-1. 5-1 dla? Farmacyjki. O, piękny wynik, podoba mi się. I mam nadzieję na hat-tricka takiego pana jak Dawid Nowak. Tak, czyli na mojego, dobrze. Ale trzeba przyznać, że jak na takie naturalne boisko, to całkiem równe, prawda? No, boisko jest ładne, ale trybuny są... No tak, przeciętne. A ja widzę, że nagrywam cały czas nie tą stronę, co trzeba. No, nie nadawałbym się jednocześnie na nagrywanie meczu i komentowanie. Więc może ja się nie nadaję też na granie. A tak, ja się do niczego nie nadaję, właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziesz teraz. Emiliuszu, powiedz mi, jak ci się podobają pierwsze minuty tego meczu? No, trochę są, obie drużyny trochę się sklinczowały. Sporo gry takiej kopanej, przerzucanej. No, może być ciekawy, bo już było kilka sytuacji podbramkowych. To nie jest taki typowy mecz w środku pola, ale... A teraz szansa Modrzejewskiej! Troszkę za mocno, ale no to mogło się udać. Brawo, brawo, brawo za próbę. Ta sytuacja pokazała właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że to nie jest mecz środka pola, tylko piłka wędruje z podbramki do bramki. Tak jest. Tutaj coś Lilian chce powiedzieć. Słucham panią. My jesteśmy na meczu i za chwilę wygramy. No tak powinno być. Za chwilę, miejmy nadzieję, wygramy. Teraz z piątki wznowi bramkarz Zakroczymia.
No to dobrze, no to Alex typował hat-tricka Dawida Nowaka. A kto będzie strzelcem bramek dla Farmacji? Nie będę wam zaskoczył. Ciężko powiedzieć, na pewno nie Bury. Zdziwiłbyś się, on naprawdę ma ciąg na bramkę, on szybko tam biega, zasuwa, więc jest taka możliwość. No wiesz, to, że biega, nie znaczy, że jest skuteczny. A to prawda, to prawda. No dobrze, wracamy teraz na boisko. Jest 10. minuta meczu. Na razie 0-0. Jedną sytuację zmarnowała Wisła Zakroczem i to było właściwie wszystko. Nic się więcej tutaj nie działo. Modrzejewski tam próbował lobować. Oj, teraz może... Nie, bramkarz pewnie. I szybka kontra. W ogóle tutaj jest strasznie wąsko. Znaczy wąsko to nie wiem. Tak też. Jest wąsko i krótko. No ale głowa. Panowie, głowa. Nie czekamy na piłkę. To jest największy problem naszego zespołu. Czekanie na piłkę bez walki w powietrzu. To jest masakra. No i Daniel Rogodziński. No tak, tutaj z podaniami to standard. To się trzeba przyzwyczaić. Po prostu puścić mu piłę i niech biegnie. Poczekajmy, co tutaj Wisła pokaże w tej akcji. Numer 21 do środkowej na pole karne. Ależ dobrze, tam ustawiony był jeden z naszych obrońców z nimi. Ależ uderzenie. Dobry strzał. Druga akcja Wisły, trochę nienagrana, ale trzeba uważać. Trzeba uważać, bo to się może źle skończyć. Już... No już tutaj mogło się to skończyć 1-0, bo dużo miał miejsca i czasu kolega strzelał z woleja. Tak, piątka bita przez Łukasza Trendę. To jest dobry wybór. Szkoda tylko, że w ostatnim meczu miał pecha w ostatniej akcji. Ale tak, jak nie mamy jak bić piątki, to lepiej, że bił obrońca niż bramkarz na 20-30 metr. Wrzut teraz w pole karne, Rogoziński, strzelaj! Strzelaj! Jezu, za długo. Jeszcze jedna okazja, Burczyński. Niewiele brakowało. Ale na razie brak celnych strzałów dla Farmacji. No trochę się dzieje, prawda? Trochę się dzieje. No, piłka cały czas wędruje z jednej strony na drugą. Można się spodziewać rozwiązania worka co najmniej w drugiej połowie. Tak, no w drugiej połowie też zamierzam uczestniczyć w tym spotkaniu, ale teraz przejdę na chwilę do Aleksa Jońskiego. Jak się mecz podoba? To jest totalny chaos, po prostu kpina. Wstyd, hańba. Po prostu gra jest straszna. Powiedział, co wiedział. No tak, to proszę. A ja powinienem pilnować też kamery. Będzie out na wysokości pola karnego, a właściwie narożnika boiska. Kolejna szansa dla Farmacji. Na razie Wisła, no... Pragnę nadmienić, że z różnicą do ostatniego meczu, który widziałem na Hutniku, to gra jest o wiele lepsza. W obronie przynajmniej. Tak, ale tutaj przeciwnik jest dużo słabszy. W ataku tragedia. No niestety. Ale ładnie to teraz zrobił Zieliński, Androsiuk, Burczyński. O ja pierdolę. No tak. Najpierw podał, potem popatrzył. Ale brawo. A ja cały czas zapominam o tym, że powinienem trzymać kamerę. Modrzejewski. Nie było ręki. Była? Była ręka. Ja mogę. Mariusz to jest który? Modrzejewski? Numer 10? Ale nie. Aha, to jest Mariusz. Tak. Mariusz jedziesz. No, Mariusz dajesz. Jedziesz, dajesz. Mariusz, tak. Lepszy się urodziłeś. No, tak, tak. Mariusz. To jest Mariusz. To jest nasz zwycięzca ostatniej spierdolki. No ale nie tak, panowie, no kurde, podaj, nie. To, jedziesz, Kamil, faul, brawo, tak. Czerwona kartka! Karny, kopnięta piłka, żółta. Emiliano, pijamy? Zostawiłem w samochodzie. Ja cię spierdolę, tobie... Masz kluczyki? Miałeś jedną robotę do zrobienia. Aśka ma kluczyk. A zamykaliście samochód? Aśka ma kluczyk. No to trzeba poczekać. Jest strzał, rykoszet. Nic z tego nie Para będzie. Nie zrobić, nikt nie zrobi. Ja mogę kamerę filmować. Spoko, jak Aśka przyjdzie, to się tam. Ja też poproszę Bartka, żeby tu przyszedł, a nie tam siedział. Niech się przyda i pogada coś. A jeśli chodzi o mikrofon, to jest maksimum tutaj. Gdzie ja mam?
tu jest, są straszne przestery, więc tutaj. Tak 10-15 cm od twarzy jest okej. Okay. No chyba, że ktoś mówi bardzo cicho jak Emilien, no to trzeba pod ucho. Ale beznadziejnie nagrywam ten mecz. Na szczęście nic się wielkiego nie dzieje, ale będzie się paskudnie to oglądało. Grand Derby to to nie jest. No Grand Derby to to nie jest fakt. Zaraz zobaczymy... Ostatniego miejsca. Zaraz zobaczymy, jak bateria wypnę ładowanie. 29 minut, czyli chyba jest tak na 1 do 1. Więc musi tak zostać. Ale też dlatego, że daje na słuchawki i daje na mikrofon, to też swoje traci. Ale panowie, trzeba skasować tą akcję. Kasuj tą akcję. Dobrze, nie ma nic. Faul. Co? Niemożliwe. No upadał i... Ja pierdolę. To już było wybijać tą piłkę. O matko. Ciekawe, czy ten mecz się nagra. Tak nie wierzę trochę w ten mój powerbank. Nie ukrywam. No ale zobaczymy. Czy on da radę. No jest szansa dla Wisły. Podejrzewam, że strzał bezpośredni, bomba pod poprzeczkę. Czy inny wariant? Sądzę, że od muru zamieszanie i okay. Szmaciura. Bomba pod poprzeczkę. Okej. Okay. Jednak zamieszanie jest, tak jak mówiłeś, ale jednak wychodzimy z tego szczęśliwie. O jest. Tak. Jest bramkarz. Jest impreza. Nowy? Tak. Znaczy ja nie widzę stąd kto to, ale to chyba Sebastian. Żebym go znał, to bym powiedział. Na razie 20-18 minut meczu za nami. I się nic nie stało. Tak. Chłopaki się pokłócili teraz o piłkę. O, i o to chodzi. Trzeba wybić i teraz podejść i przypilnować. Taktyka laga na szybkie skrzydło, a skrzydło nie potrafi przyjmować piłki. No niestety, no Bartek technicznie jest mocno ograniczony, ale szybko biega. Każdy ma jakieś wady z farmacji. Ja na przykład biegam wolniej od niego, a jestem kapitalnym drewnem. Co? Ojciec twojego zięcia czy pasierba? Ojciec twojego zięcia, ja pierdziel nie rozumiem. Ja nie pamiętam. Uwaga! Ach, dobrze. Ja nie rozumiem przez to, ale już nic. To wstyd. Oj, teraz błąd, jedziesz, dograj do środka, tak! Aj, zabrakło trochę szczęścia. I chyba mocy. Dobrze, do końca, brawo. Faul. Gramy, goń go, nie daj mu. Patrz, mówię, nie daj mu i dał, no słuchaj mnie. Za cicho mówisz. Chyba właśnie, powinienem się bardziej drzeć. Ja pierdolę. Ej, słyszałem gdzieś jakieś otwieranie drzwi. To za tobą. To tam chyba mogą drewnąć. Mieszkają tam ludzie. Biedni, muszą słuchać tych kibiców, którzy tutaj jest, tak głośno wspierają Zakroczy. Pokiwaj się trochę. Nie bój się. Skwarek. Ktoś dom buduje, bo drewno. Miał skwarek. A teraz zrobimy jakieś takie... Ach, teraz Burczyński! Jezus Maria! Ależ było blisko. To jest pierwsza dobra akcja farmacji. Trzeba było od razu jebać już. Podnieść piłkę i już. A ten mikrofon spokojnie mógłby na kamerze wisieć. Tak, tylko nie ma jak go położyć. I tu wszystko zbiera. To musisz po trybie. Tak to spadnie. Chociaż może... Co robisz? Nie, spadnie. No ale dobra. MJ-u, piłkę goń. Dobra piła. Dobrze, że jest obrońca. O, tak będzie idealnie. Haha. Jakby to powiedział Mourinho, rozpierdalamy ich 0-0. Dokładnie tak. Tu jeszcze kabelkiem przeszłem, mogę to elegancko przytwierdzić. Jakoś tak. Patrzcie, jaki jestem Adam Słodowy. Na
MacGyver. MacGyver, dokładnie. Użysz. Ja. Coś ten MacGyver mi nie wychodzi. Mówiłem już, Patryk. Nie mam pytań, nie? Patrzaj. Patrzaj, patrzaj, patrzaj. Elegancko, patrz. Teraz już to się nic nie zwalnie złego. Ależ piła do Burczyńskiego. Burczyński! Ale dawaj, strzelaj, synek! Skwala! Nie ma bramki! A ja mam za blisko mikrofon, bo drepałem jak głupi. Jeszcze Malec. O, nie wiem, co on chciał zrobić. Aż go dziewczyny wyśmiały. Ba, zdarza się i tak. Zdarza się. Najlepszy. Kabana, na, na, na. Tak jest, nasza piłka. No i co, 22 minuty za nami, połowa pierwszej połowy. Niewiele się dzieje. Przepraszam się. Czekaj, czy ja mam tutaj... Dzwoni mój telefon. Zonka. Halo? Aśka się pyta, co wam kupić. A co jest? Ale coś do jedzenia chcecie? No. Weź im, kup, są jakieś pizze? No, pizzerinki, no na pieczywie. No za, weź, idź. Byle nic nie wylasz. Co? Byle nic nie wylasz. Ja nie słyszę cię. Mam słuchawkę tu. Byle nie cebulasz. A. Aha. Kurde. A krosanty? Dobra, są jakieś słodkie bułki nadziewane tylko. Coś innego? Kabanosy? Kup kabanosy. Kup kabanosy i bułki zwykłe. Każdy się naje. Co tam? No to idź do Widry. Co tam? Co ty byś chciał? Dobra, kup coś do buły. Tyle. No. Już. Pokłóciłem się, skończyłem związek. Masło kupi do buły. Jest szał! Ale chyba był rykoszet, co? Tak. Na razie farmacja pozytywnie mimo wszystko. Mieliśmy kilka akcji. Cześć piuseczku mój, mordko przymknę mój piuseczku. To wszystko będzie słychać. Nie mogę tak mówić, bo wiesz, wyśmieją mnie. Jest rzut rożny dla Wisły Zakroczy. Teraz jesteśmy po prawej stronie na kamerze, więc Emilien. Nie, przepraszam, Alex. Teraz Alex. Ja? Jak ci się mecz podoba? Te pierwsza część pierwszej połowy. No w miarę może być, jeszcze nie przegrywają, a była ta... I która minuta była dla nas... Ładne uderzenie. Klątwą. 23. A, no to już... Jest 23 i niewiele brakowało. No to... Tak, klątwa farmacji to jest 23. Przełamaliśmy klątwę. Nie ma bramki, także spoko. Byle do przodu, byle do przodu. Tak. No ja w 35 minucie pójdę się rozgrzewać. Zostawię was, panowie. Ojej, jak się będzie działo teraz, Jezus. I później wejdzie mistrz i Małgorzata. Niech ten blondasek wejdzie tutaj. Jaki blondasek? No blondasek niech przyjdzie. A, Bartek, tak, pójdę, powiem, może by ruszył dupę. Tylko nie wiem, czy będzie chciał, bo on z Piotrkiem pewnie tam gada. Dawaj, jedziesz, dobre! A, za mocno chyba. Niestety. Ale dobrze, Rogoziński podał. To trzeba odnotować, zapisać. To jest unikat. O Jezu, nie! Nie łap go, człowieku, przecież to była jedenastka, że ja pierdolę. Co? Jest? No powinna być, znaczy mogłaby być, gdyby się wyjebał, to by była. No to sobie się wyjebał. Piotr mówi, że wiadomo, że przekopie, no. Panowie, nikt nie walczy głową, ja tego nie rozumiem. Idzie Laga z 5 metra i co? I gówno, no i przelatują, no nie mogę na to patrzeć, no. Matlicza nie ma. Tak. Ojej, ojej, ojej.
Klątwa, klątwa 23 minuty. Cały czas żywa. Czy teraz będzie tak samo? Walczmy. Brawo. Burczyński, jedziesz na sprincie. No puść go kogoś. Podaj, kurwa. Za długo, za długo. Ja pierdolę. Ale wymyślił. Jeszcze do plecy. Ja nie wiem, po co on tak kolejny. Ale to Mariusz robił. Ja się. Mariusz, ale żeś to spierdolił koncertowo, nie? No i zajebiś, co? Ale fuks, ale fuks! Jak to kurwa, nie wiadomo, czy spalony był, czy nie. Ale Mariusz to zjebał. Bury swoją drogą, ale... No Bury to za długo holował. Mariusz, lepszy się urodziłeś. Ale powiem wam tak, Bury, jakby to holował, to powinien przede wszystkim uderzyć, nie? Nie ma kabanosów. Halo? Jezus Maria, dziewczyno, kup coś chłopakom do jedzenia, cokolwiek. Jesteś kobietą, poradzisz sobie. Nie, nie może, nie wydziwiaj. Dobrze, nie ma bułek. Halo? Tu chleb. Jest tylko chleb tostowy, bo ona poszła do osiedlaka, nie poszła do Biedronki. To chleb tostowy. Chyba, że pójdziecie do Bidry w przerwie. Dobra, oni pójdą sobie do Biedronki w przerwie. Ja pierdolę, kupiła kabanosy, nie ma chleba. No to chuj, niech ten tostowy będzie. Dobra, nie mam, nie będę przecież nagrywał i gadał przez telefon. Kurwa, nie umie się ogarnąć. No to co, ona poszła do osiedlowego? O, jest, 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 piła, dawaj, dawaj! Aj, dawaj! Kurwa, skoczył. Żeby bramkarza nie wlecieć. Kurwa. Dobrze, bramkarz. Ty powinieneś tylko w zimę żyć. No. Powinieneś zapadać w letni sen. Wiosenny. Tego nienawidzę maja. Weź tę nogę, kurwa, wsadź. O, no dobrze, i od dobrze, razu. Brawo, brawo, można. Tylko nie trzymaj, podaj. Idź, puść piłę, okay, dobrze. Super. Brawo, uderz, uderz! Głową nawet! Kurwa. Karny. Piłę miał zajebistą. Dobrą miał, mógł no. z tego strzelić. Nawet ją podbić po prostu. No, no tak. Nawet głową mógł podbić. Brawo, dobra piła. Zagraj od razu, nie czekaj, dobrze. Ciach. Za długo. Dobrze, Mariusz. Spalony. Yes. Wiedziałem, Boże, czemu on zawsze... Ale nie mógł być spalony, przecież tamten siedział 3 lata w polu karnym. Nawet ja widziałem stąd. Te. OS. OS. Dobra, panowie, jest 28. Tak, no. Przewróć się, przecież cię fauluje! Oj, Bury, Bury. On się przewróci, jak nie będzie trzeba. No, może tak być. Dawaj, 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 no, dawaj, 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 o Boże. I tak wszyscy chcą sami tego gola strzelić. Zapominają, że to jest gra zespołowa. Ale nie krzyczą sobie, że zobaczymy, no, jak ty będziesz grał. Ja zawsze podaję, ja nie pajacuję. O, dobrze, brawo, dobry strzał. Nam brakuje też strzał ze stanu. Zacznę sobie rozciągać nogę, wyłączam słuchawki, bo to wszyscy wiemy, jak to działa. Ciekawe jak bateria, bo ja teraz włączyłem ładowanie dodatkowe, mocniejsze. Cały czas 29, no i git. Czyli powinna wytrzymać. Kabana i nana. Widzę, że gramy od bramki do bramki. No. Dobra, skarpetki miałem przyzałożyć już. Kurwa, skarpetki. Co się dzieje tam? Nie zauważyłem. Zibi? No. Ale to... Dobrze, no Trenda, trend to jest... I to właśnie pokazuje, gdzie Łukasz Trenda powinien grać w farmacji. Nie żadny atak, nie żaden kurwa pomoc, tylko w obronie. To jest jego pozycja. Musi się po prostu do tego... Przekonać, spalony był. Tak jest. Zawsze, zawsze pali.
Zawsze pali. Po co mu ta szybkość, jak zawsze pali? Ojej! Brawo, bramkarz! O, Mariusz, głos rozsądku, brawo, chociaż jeden. No na razie powiem wam, że niestety nie jesteśmy lepsi w tym meczu, to że mieliśmy kilka okazji, no ale przeciwnik strzela w bramkarza i... Nie, no oni są lepsi na razie. No mówię. A skład nie przyjechał słaby. Przyjechał na ogarnięty. No właśnie. Jezu, wybij. No, dobra, kontra i jest gol. Czuję ale to. Podaj. Dobrze. Nie podaj. Zibi to da radę sam. Aha, no dobra. Puść, podaj, teraz już się nie baw. Dobrze. Brawo. Za mocno, za lekko. Tu za lekko i tam za lekko. Dawaj, do końca. Jest strzał. To można liczyć jako strzał. To statystyk będzie. Przynajmniej nie dostaliśmy tego. Ja pierdolę. Co tam się dzieje, ty? Pod nogą przepuścił? Nie, ta, w ogóle patrzył, nie? Nikt nie, nie przeszła piłka, kurwa. Nikt się nie zainteresował piłką. Palił. O kurwa. Ja pierdziele! Setę tak spierdzielił! Ja wiem, dlaczego Wisła jest ostatnia w takim razie. Co, picie? Nie. Która jest minuta? 32. Tak. Normalnie jak w Brazylii. Ba, nie widzisz, że upał? Znaczy... No ja sobie siedzę. A my mamy zajebistą miejscówkę, nie oszukujmy się. O kur... Dobrze panowie, no to jak jest przerwa, to jak wrażenie, no. Pierwsze minuty zapowiadały się ciekawiej. Głośniej, bo tu jest mikrofon teraz. Pierwsze minuty zapowiadały się ciekawiej. Ale raz, nie, myślę, że nie słychać. Musisz tu siedzieć bliżej, nie. A to się. Przytul się do niego. Dobra. O, idą panie, będziemy mieli reklamy. Panie są zażenowane poziomem, po prostu idą sobie do domu. Czy tam idzie już moja żona? Nie. Nie, to nie jest moja żona. Dobra, zrobimy zbliżenie na naszych gwiazdorów. Chociaż ja mam małe to zbliżenie tutaj. Tam jest taki lepszy punkt do zbliżenia za ławką niebieską. Lepszy punkt do zbliżenia za ławką niebieskich. W zielonej bluzce. To wszystko słychać. Koło czerwonego? Tak. Zaraz zobaczymy, co tam się tam urodziło. Co? Ty pedofilem jesteś. Z daleka wygląda legitnie. Można podejść. Znaczy ja nie mogę, bo mam żonę, prawda? Jeszcze mam parę minut, ale mam. Wiesz, mi w niczym, ale żonie przeszkadza. No i już mogę się wyprowadzić. Dobra, piłka jest u nas, tak? Tak. Po tym mega strzale. Czy bramkarza zmienili, czy co? Czemu? Ja pierdolę. Aha. Aha. Nie, no polecam w ogóle, nie? Kurwa, jak w PES-ie? No tak. No kurwa, nagraj się w PES-a u ciebie. Ja pierdolę, co tam się wyprawia? O Boże, słodko. Dobra, muszę wejść, bo to widzę, że nic nie grają. O, teraz będą jaja. Będą jaja teraz. Czemu? A, z Molego. Teraz od muru się nie obije. Nie odbije, ale poleci w górę. Co ty? On se odejdzie, popatrzy się w prawo. A ten sobie strzeli. Opa, ile miejsca tam sobie zrobił. A, nie odważył się. Skurwie. Się dziwisz? Na co? Spanikowany. No, czemu miał panikować, jak wysokość dobrą zrobił? Wystarczyło tylko w drugą stronę strzelać. O ja pierdolę. O kurwa. Masz spierdolkę meczu już. Dobra, mamy spierdolkę meczu, dziękujemy. Nie będę miał dużo roboty. Co tam? Co ty chcesz? No bramkarz tam nie pomógł. Teraz... Ja nie wiem, kto broni w ogóle. Naprawdę Sebastian broni? Dobre, jest. Prosił na aut, ma na aut. Ja to bym się bał przy tej siatce grać. Co? Bałbym się przy tej siatce grać. No, wlecieć na nią. Na pełnej... Wlecieć jak wlecieć. Zataczyć po nią. To jest gorsze. No mówię, wlecieć na nią.
Wolny? Dziękuję. To nawet tak, ja nie muszę kamerą ruszać ty w tym momencie. Tak gramy na razie. Wykraczę zaraz. Co? Wykraczę sobie zaraz. Kto? Ty. Ja sobie wykraczę? Tak. Co ja sobie wykraczę? No. Panowie, no... Na płot wpadniesz. Widzicie, co się dzieje. Po prostu muszę wejść. Myślałem, że beze mnie wygrają, a to... Muszę wejść, strzelić bramkę i jedzie 1-0 dla nas. Jak ty wejdziesz, to oni stracą od razu. Tak też może być. Ojej. Mógł być kamień. Ojej. Jakby się uparł? No. Za ten wyskok? No, taka nakładka tam była. No właśnie. No nikt nie wyjdzie po prostu. Kurwa, wleciał z rękami. Dobrze, kontra, bo się pokłócili. Ach, ale jakby mnie tak zatrzymał, to bym mecz skończył. Ja mam tak żebra zniszczone. Zajebiście. Kurwa, biście. Czy tak, Zibi i Skwara zagrają na pewno cały mecz. Ciekawe, jakie będą zmiany. Pewnie Szogun. Dajesz Mariusz. Lepszy się urodzi, o chuj. Która jest? 37. 5 minut. Dobra, dobrze, że już się ubrałem. Kurde, najgorsze jest to, że ja od 10 minut to ja mogę trzymać kamerę na połowie naszej i... Tak się dzieje, że no nie wychodzimy z niej. W farmacji jest tak mały ruch. Ja pierdolę. Co? Zawodnicy się kartka. Tak mało ruszają. Za co? Że... Nie, na razie już wolno. Farmacja się tak mało rusza po boisku, że wygląda jakby Wisły było więcej na boisku. Właśnie im przytyło, przytyło się. Bo wiesz co? Nie wiem, chyba wyszli tutaj na pewniaka, że mecz wygrana. Nie wiem. Albo im się nie chce, nie wiem. Nie mam pojęcia, jakie są przyczyny. Wiem tylko jedno, gdzie jest moja małżonka. Zgubiła się. W Zakroczymiu. Dwa sklepy na krzyż i się zgubiła. A to jest moja żona. I co? Będzie brama? Będzie ładował pewnie. To się nie odbije. Ujej! Ja pierdolę. Jakby to wpadło. Na farcie. Całe życie na farcie. No to też masz spierdol. Nie no, to gdzie? Gdzie? Zbiję. Gdzie spierdolka? No, ty żartowałem. Spierdolka to była na razie bramkarz i co jeszcze można by tu podciągnąć? Nic nie jest takiego konkretnego. Nie było nic aż takiego. Ewentualnie ta ręka. To jest taka półspierdolka. Która ręka? Co się położył i zagarnął ręką. No. Ale to tam... To jakby już nic w tym meczu się nie wydarzyło, to wtedy. Szczęście w razie tu jak spierdoli Mariusz tu jak spierdoli. Z tym strzałem? Nie, co, czy on strzelał, czy mu odebrał piłkę, bo tam tą marsylską ruletkę robił i zajebał. Bramkarz minął się z piłką. I piąty. Dzięki Bogu. Dobra, muszę się rozgrzać, dziewczyny, więc was zostawiam. Aleksiej trzyma psa, to Emilię, no ja jakbyś będę. Mógł, to zajmie mam miejsce. Będę kamerował. Tak, minie 40 minut, to pójdę. Będziesz kameraman. Jest 39:50 sekund. Może akurat będę świadkiem naszej mega akcji. O, można pomyśleć czasami na boisku? Zdarza się i naszym. Aj, dobra, lecę. Dzięki. Mam nadzieję, że małżonka moja zaraz nas nawiedzi, że nie użycie z góry. Babu.
poszła. Musisz przejąć transmisję i opowiadać, co się dzieje. Nic się nie dzieje, nie ma o czym opowiadać. No jak się nic nie dzieje? Rzut wolny z niewiadomych przyczyn. Z połowy boiska prawie, że... Teraz właśnie oto ten pan sobie strzeli. No. I bramkarz pewnie... To był strzał jakby, powiedzmy. No i on sobie złapał spokojnie. Teraz sobie będzie czekał, aż ktoś wybiegnie, ale nikt nie biegnie, bo im się kurwa nie chce. O wow, 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 jak on to wybił. I poza boisko, oczywiście. Jest chłopiec do podawania piłek, profesjonalnie, w prawdziwym klubie z Premier League. Jak tam koguty? Jakie koguty znowu? No w Premier League. To jutro gra. Z kim? Koguty? No. Z Leicester. Easy. A. Chelsea gra z tym, z Newcastle. No to troszeczkę trudniej. Co? Troszeczkę trudniej. Natomiast w tym czasie gra też Bayern ze Stuttgartem. VfB. I jest 1-1. Hmm. Niestety... To strzelił dla Bayernu? Tolisso. A bramka dla Lewandowski. A co Lewandowski? To on, proszę ja ciebie, asystował. Uwaga teraz, bramkarz. Jak on złapał w te swoje ręce tę piłkę tak zmierzającą do bramki, że po prostu jak on to zrobił, on wie tylko sam. Wykopuje. Rybany Burczyński oczywiście jak spierdolił, to się nie wychodzę. Klasyka gatunku. Ja myślę, że te przyjęcia to... Sławomira Peszki. Oho. O, podał. Karny. No, zdrowie. A, dziękuję bardzo serdecznie panu koledze. Która jest minuta? 43. Zoom się robi? Nie wiem. To jakieś nowe. Na zdrowie. W każdym razie, jakby nie było, tam w oddali... Ty, a masz przy sobie torbę, czy nie? Nie. Kurwa, chusteczki by się przydały. Markę w ten, na podłogę. Na co? Panie, jak albo, ja tak zrobię, albo, to ja sobie całą mordę po prostu albo za... w ręce i w psa wytrzyj. W Wiedźminie tak robili. Kto to tak robił? Emil Regis... Czekaj, Emil Regis... Godefroy... Czekaj. Jak to było? Mogę w ciebie wytrzeć. Jak coś. Emil Regis Tertiv de Godefroy tak robił. Smarkał w ręce i wycierał w przechodzący kozy. O! Uwaga! To. No Mary już to. Oj. Chyba mamy lepszą spierdolkę. Bo to chyba była symulacja. A nie próba strzału, bo piłka była już dawno... Piłka była już dawno poza zasięgiem strzału. Nadchodzi małżonka naszego... czołowego komentatora, który aktualnie stał się piłkarzem. Człowiek wielu talentów. Tak, człowiek talentów. Nie sposób wymienić. Wszystkich. Wszystkich. Bo wszystkich nie ma. Jest minuta 45. Może panie Emiliuszu powiesz, kto jest na razie graczem meczu, kto się wyróżnia. O, proszę bardzo, jak ten Trenda wybija te piłki po prostu z
sama poezja. Powiedziałbym, że trenda właśnie za wzorowe wybijanie piłki na połowę przeciwnika. Tak. Mhm. No tutaj, o, czekaj, bo tu kolega. No i, tu i tam... Znaczy, dla mnie to jest pan Malec. O, pan Malec. Ja mówię, że pan Malec, bo tutaj dwa razy tak powiedziałbym, że odebrał. No o, na przykład tutaj nie daje za wygraną i tutaj te nóżki wkłada bardzo fajnie. O, widzisz, jak poszli w dwóch dzieli, w kleszczyki takie. O, i poszło w dupę. Aczkolwiek, no, 85 to jest mój tymi. Ja powiedziałbym, że numer 14 w drużynie Wisły kilka razy bardzo ładnie przebił się przez obronę formacji. No to, i stworzył to nie jest poważne wyczyn. Zagrożenie. To nie jest wyczyn. Dla mnie u nich to jest bramkarz, bo nie wiem czemu, że kopnie piłkę i nie wiem, czy coś nie, styka, czy bateria się kończy. Prawdopodobnie bateria. Bo mówił, że nie ma. 23 albo 8 minut. Nie, coś nie styka. Bo to nie powinno tak mrygać. I tam, nie chcę mrygać, mam tu gdzieś. Patrz teraz. Tak, o jak on kopnie, będzie gol. I... No, no to było ładne. Cicho tu. Cicho, dasz radę. Dobrze. Bateria świruje. Czyli nie działa. Nie, po prostu coś nie styka chyba. Cisza. Wolny. Cicho. Wszystko znalazło. I koniec pierwszej połowy. Także tak.